Za chwilę startuje konferencja Ubisoftu. Mam nadzieję, że żarty Aisha Tyler będą równie suche co w zeszłym roku i że to będzie najfajniejsza część konferencji. Chociaż nie no, chciałbym też jakieś fajne gry zobaczyć, ale oby Aisha została tak jak ostatnio, więc zaczynajmy! Ubisoft 1, 2, 3, 4, 5. Ubi czyści kibel. Okej. Zaczynają od Just Dance'a. Przynajmniej będą mieć to z głowy. Nie, Sajsza. Czyli będzie ten. Będzie na Nintendo NX Just Dance 2017. Wystarczy gadania. Przejdźmy do Get It to the Action. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Trailer wygląda spoko, ale w końcu trailer to trailer. Czyli mają typowy sandbox Ubisoftu, tylko że można sobie w pełni go ograć w czteroosobowym kopie. Gameplay we are about to show you, czyli pokażę gameplay. Nie wygląda to jakoś super ładnie, ale przynajmniej nie widać, nie zapowiada się na to, żeby był downgrade. To jest taka bardziej skradankowa forma strzelanki, chociaż można to robić jak się chce, więc ja bym po prostu na Rambo wszedł i to pewnie to będzie jeszcze okraszone o te typowe elementy sandboxu Ubisoftu w stylu wiesz i takich innych. Ale ta jazda na motocyklu to jest coś, co mi się akurat tutaj najbardziej podoba w tym Ghost Reconie, jak na razie przynajmniej. Bo zawsze chciałem się przelecieć helikopterem, co kto wie z czego to jest, to niech napisze w komentarzach. Ale akcje wyglądają może nie jakoś super efektownie na tym pokazie, ale naprawdę jeśli chodzi o sam gameplay, to prezentuje się to całkiem przyjemnie. 7 marca będzie premiera Ghost Recona, więc fajnie. Tego akurat co to może być, to nie kojarzę. South Park, The Fractured But Whole. Tak, o tym nie było słychać od poprzedniego E3, ale przynajmniej pokazują jakiś gameplay. Zgaduję, że to będzie jakaś paczka map, mechanik i innych rzeczy do kilka prawdy. Ich tatowie pieprzyli ich matki, jak to możliwe? Nowe mechaniki mają. Haha, można sobie walczyć ze sklepikarzem. Jeśli kupicie sobie w przedpremierę The Fractured But Whole, to macie kijek prawdy w pakiecie za darmo. 6 grudnia będzie, no to fajnie. No i jeszcze na koniec trailer. Okej, czyli teraz znowu będą mówić o The Division. W końcu to jest taka gra w stylu Destiny, że muszą ją aktualizować ciągle. Jesteśmy paszowani swoją grą. No czyli będzie pierwsze rozszerzenie, później kolejne rozszerzenia, czyli dokładnie jak w Destiny. O, teraz będzie coś o VR-ze. Eagle Flight. Będą grać na żywo. Grafika jest naprawdę prosta, ale niestety takie uproszczenia są wymagane, jeśli chcemy VR, żeby działał płynnie. Nie wiem jak się w tym nie pożegać, a można sobie pograć w to na żywo, jeśli ktoś tam jest na miejscu. Dawid Typka. Niezły z niego typek. Z tego typka. Kolejne coś na VR-a. O, Star Trek? O kurde, Star Treka na VR-ze robią. Tylko pytanie, jaki gameplay tu będzie? Co będziemy robić w tej grze? Sterujemy statkiem. Ale ta grafika jak z 2007 roku. Każdy steruje swoim elementem statku właśnie tego ze Star Treka. Star Trek. Bridge Crew. Nie, no to jest Star Treku. VR mamy załatwione. A to co to będzie? Być może For Honor. Tak, For Honor. Może i nowy gameplay jakiś pokażą, fajnie by było. Dobra, Prendere, fajne platyszy masz robi, ale dajcie mi jakiś gameplay. Po Ono, wchodzi z powrotem ta broda z jakimś gościem. Na kampanii mi bardziej zależy, pewnie dla kampanii ogarnę tą grę. Teraz gameplay pokazują, przy czym gameplay wygląda naprawdę ładnie. Oby ten system walki fajnie zrobił. Wygląda jak takie mniej dynamiczne Dynasty Warriors. Dynasty Warriors mogły jednocześnie ciachnąć 20 przeciwników, a tutaj musisz po jednym. Później jest soczyście, jest ładnie, jest krwawo. Mogliby pokazać trochę krótsze fragmenty gameplay, ale jednak z perspektywy wszystkich trzech różnych typów, bo tam mają chyba być samuraje, wikingowie i rycerze. Dosyć rozbudowana walka w zwarciu. For Honor na Walentynki będzie. O, Reflections, Ubisoft Reflections, czyżby robi Grow Home. Drugie, Grow Up. To
to tego się, szczerze mówiąc, nie spodziewałem. W PC-tach bez szwocy i zboksiowań. Pytanie, co to może być? Zalet linksów, czyli to coś odnośnie trialsów. Ja te 90 tak bardzo. Nowe DLC to trials. Trials of the Blood Dragon. Ciekawe właśnie, czy to jest DLC do Trials Fusion, czy to jest nowa gierka. Już wyszło. A o filmie teraz zasadno będą gadać. Akurat film mnie zbytnio nie interesuje. Behind the scenes. Nie mieli dziennika deweloperskiego żadnej gry, więc muszą to nadrobić dziennikiem nagrywania filmu. Godnie premiera. No i oczywiście Watch Dogsy. To rozumiem, wreszcie Watch Dogsy mają jakiś fajny klimat. Jest jakiś gameplay. Całkiem spoko się zapowiada jak dla mnie. Oby mechaniki były jakoś fajnie rozwinięte. Ten ziomański klimat też mi się całkiem podoba. No i dron. Spoko system skrolankowy, zresztą w sumie podobny jak w jedynce. Ta muzyka. Watch Dogs 2. 15 November, okej. Drugą grę robicie, a już film? Będzie Watch Dogs? Zwiastun robią fajne. O, będzie jeszcze jedna gra. Nowa gra, nowe IP, nowa marka. Coś o spotach ekstremalnych? Zimowych. Steep. Step. Fajnie, że coś nowego. O, gameplay. Bo to wszystko będzie w otwartym świecie działać? Czy to będzie miało jakiś cel, czy po prostu będzie się jeździć po to, tylko żeby jeździć? Nie ma minimapki, tylko odsuwa się kamerę. Jeśli do tego dotrzebią jakąś ciekawą otoczkę fabularną albo coś w tym stylu, no to szykuje się nam naprawdę porządna produkcja. Śnieg, physics mają spoko obczajone. Można też tryb pierwszoosobowy sobie włączyć. Faluje. Ouch. Ładne to. To jako akcent na koniec może nie był to tak mocny jak For Honor rok temu, ale jest to również całkiem fajna pozycja, którą może się udać zrobić na całkiem fajną gierkę. A będzie można też betę sobie zarejestrować do bety. To co powiedzieli już? Drugie premiera. Dobra, tak więc to już jest końcówka tej konferencji, tak więc ja w sumie będę się z wami żegnać, więc widzimy się na konfie Sony. Cześć.